potrafiło się na przykład odważyć i pokazać temat ratowania dzieci, nie bednarza odnośnie handlu dziećmi, tak? Gdzie był bednarz na miejscu wypadku posła, dziwnym trafem. Ja dzwoniłam do bednarza, pytałam się, czy go interesuje. Aga, słuchaj. Tutaj bednarza, Paweł Bednarza, to nie poruszamy tematu na kanale moim, nie poruszamy. Wszyscy wiemy, co tam było. Nie poruszamy tematu tutaj, Paweł Bednarza, kanale. Dobrze, no to nie wiedziałam. A czy można poruszyć temat Nazara, takiego jasnowidza, którego generalnie wydaje mi się... No to dawaj. Bo jak właśnie, poczekaj, sekundę powiem. Właśnie o Michale jakieś było, dwa tygodnie temu robiłem audycję, nie wiem, czy miesiąc temu, nie wiem, trzy tygodnie temu, ja włączyłem właśnie, ktoś opowiadał, że Nazar o tym wie. I Nazar niby, że nie znał tutaj Michała, nic nie słyszał o niczym, a to samo powiedział, o, że tu samochód znaleźli, tu gdzieś tam w lesie był, coś tam, tak samo jak z NWK24 informacje były, to samo Nazar odczytał z tego tarota, no i tyle. Puszczę to jeszcze jak znajdę, jeszcze to puszczę to. Szliśmy. Ale powiedział on bardziej, że na pewno Michała nie ma. Jeżeli chodzi o jasnowidzów, żeby pomogli w tej sytuacji, wtedy, kiedy ja się dowiedziałem i Ator był pociągnięty, mówi, bo Jackowski w ogóle nie odbierał telefonów. Od nikogo, na maile, SMS-y, na nic. Ja dzwoniłem do Szwajcarii, do jednej dziewczyny, która ma pewne zdolności. Do Anglii dzwoniłem. To mi odpowiedziała, że on niestety, panie Brianie, przepraszam, ale my się takimi rzeczami nie zajmujemy. Ale mówię, jest tutaj sytuacja, która jest bardzo ważna. Mówię, bo musimy chłopaka, mówię, odnaleźć. Nie wierzę, bo ja w to nie wierzę. Do dnia dzisiejszego Michał kurwa nie był taki, że tak powiem, z tych słabeuszy. O. On naprawdę miał tą charyzmę w sobie. Ja chciałbym, żeby każdy przynajmniej 10% miał z tego, co Żulikowski Michał. I jeszcze byłem zrozumiał, co to nagrywał praktycznie, prawda? Że mimo wszystko chciał coś dobrego zrobić. Być może to jest karma, którą musimy w sobie po prostu zrobić, ale no, uważam, że to też trzeba się skupić na tym, co on właśnie robił dla ludzi. Przepraszam, Brian, że ci weszłam. Nie, nic się nie stało. Ja po prostu chciałem powiedzieć, że ja z Michałem bardzo długo spędziliśmy czas, zresztą u niego w domu, spałem też u niego w domu, żeśmy całą noc przegadali o wszystkich, o całej tej sytuacji, o tej osobie, o której tutaj Gabriel nie chce mówić, bo mi opowiadał o wszystkim. Ale Brian, no, przeszkodziłam ci, jeszcze mówiłeś o jasnowidzach i powiem ci, że możesz dokończyć ten wątek. Żadnej strony nie było pomocy. Żadnej. Tak jakby się wszyscy nagle odcięli. Tutaj oni się przedstawiają, ten jeden jasnowidz, drugi jasnowidz, jak to wszystko fajnie wygląda, bo on ma wizję. Nie ma żadnej wizji. On po prostu ogląda telewizję i czyta. Bo on ma przeczucie. Bo zawsze Jackowski to się zawsze mówi, mam przeczucie. Ale to nie jest jasnowidzenie, mając przeczucie. Przeczucia to ja też mam. Jasnowidz podający się za medium jest medium, nie jasnowidzem. Nazar twierdzi, że jest jasnowidzem i widzi więcej. I z tego, co mi powiedział i co do mnie dotarło, chyba zrozumiale, że nie zginął dobrowolnie, że nie był sam w samochodzie, opisał, jak ktoś wyglądał, i że po prostu ten człowiek nie żyje i że na pewno nie żyje, że ktoś, kto mówi, że żyje, to jest po prostu w błędzie. I to czuł i to widział. Ja myślę, że to mnie, że tak powiem, przekonało o tym i pewne rzeczy też, ale ja nie będę w to wchodzić, bo słuchajcie, to nie jest najważniejsze. Jeśli dla was jest, no to spytam ciebie. Osobiście Michała znałaś, czy wierzysz, że mógł popełnić samobójstwo? Nie, ja u Arka i Rokeza mówiłam, że nie,
ale wiem o eksperymentach medycznych, o tym, że zmieniają się geny, że można po prostu pod, nie wiem, nawet chipa mieć i po prostu, czy jakąś świadomość... Aga, nie pierdol, nie zrobię. Ja wiem, że nie, ale Aga, słuchajcie... Dorota, na dobra, tyle ma mieć wiedzy, słuchajcie, i trzeba mu zaufać, okej, okay, nawet jak jest zmęczony. Ja myślę, że ludźmi hipnotyzują, sterują, ale na pewno Michała to nie dotyczyło. Raczej miał plany, chciał budować kuchnię, chciał przewozić meble, po prostu chciał organizować kolejne spotkania, już sobie myślał, kogo będzie bardziej finansował. Na no co i mu tyle, znaczy, no, na tyle w temacie. Jeszcze i tyle w temacie, naprawdę. I na pewno ja nie wierzę w samobójstwo i tak dalej. Także ojciec też nie wierzy Michała i myślę, że wiele osób, które tam były na zlocie i znały Michała czy przyjaciół, też w to nie uwierzą, tak jak i w śmierć Lepera. No co wam więcej tłumaczyć? Słuchajcie, chętnie was posłucham. Ja dobra, się nie porównuj tego i tak dalej. Tu chodzi o to, że po prostu nie wierzysz i tyle. Bo okay. Takie było pytanie. Dziękuję. Proszę bardzo. A ty, Przemek, wierzysz to, że mógł popełnić samobójstwo, Michał? Oczywiście mógł. Mógł. Tak, jak najbardziej. Mógł to zrobić, ale pytanie, dlaczego mógł to zrobić i tyle. I to mi się nic nie składa, by była jasność. No słuchajcie, ja tu nie jestem żadnej sieci tutaj fermentu, teorii spiskowych, ale ja czuję, że coś jest, kurde, jakieś drugie dno w tym temacie. I to nie jest Przemek. Tak, to nie jest Przemek. Nie, to nie jest. Bez żadnych tutaj... Nie, tutaj wiesz. Zbieżności tutaj. Co Michała, to ja bym chciał, tak wiesz, czas oddać i tyle, tak. Przemek, tylko powiedz jeszcze, że czy chcesz popełnić samobójstwo, bo ja na pewno nie, a ty? Nie, ja już to zakładałem na początku rozmowy, była jasność, nie? Okej. Okay. Także tyle, nie? Tak, żyjemy naprawdę. To, co nam szykują. Żyjemy w takich czasach ciemności, że dopiero jak to dotknie każdego z nas osobiście w naszym kraju, to dopiero zobaczycie, o co tu chodzi. My ten temat już poruszali.